Tatuaż na lewej ręce, czyli even the longest journey begins with a single step. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku. To taka sentencja, która przypomina mi, że niezależnie od tego, w jakim jestem miejscu, co chcę robić, czego chcę dokonać, to potrzebuję zrobić krok. Przyszłam do mojego tatuażysty, do juniora i poprosiłam tutaj takie skrzydełka i napis Freedom. Powiedział, że taki tatuaż to sobie mogę z Bravo Girl wyciąć i nakleić, więc żebym mu głowy nie zawracała. Mówię, okej, no to co robimy? Więc wziął flamaster, naszkicował na mojej ręce takie oto skrzydło. Ja powiedziałam, okej, robimy. Dwa skrzydła to już komplet, żeby unieść się i poszybować. To, co mam na lewym przedramieniu, to są koordynaty. Pierwsze to miejsce mojego urodzenia, kiedy wszystko się zaczęło. Drugi tatuaż i ta szerokość i długość geograficzna to jest meta rajdu Dakar, kiedy poczułam, że niemożliwe nie istnieje, kiedy wjeżdżałam nad Różowe Jezioro w Dakarze w Senegalu. A potem wierzchołek masywu Winsona na Antarktydzie. Taki szczyt, który był dla mnie trudny. To nie jest trudna i wymagająca góra pod względem technicznym na pewno, ale dużo się tam wydarzyło, w mojej głowie także. Więc ponieważ omal tam nie umarłam, to pomyślałam, że w jakimś sensie narodziłam się na nowo. Commitment. To jest takie słowo, które oznacza pewną obietnicę, zobowiązanie, takie, które w moim odczuciu daje się samemu sobie. To jest takie przeświadczenie, że jeśli sobie obiecam, że coś zrobię, to zrobię.